Latem zwalniają tempo pracy. Mają wiele ważnych spraw do omówienia w tym kwestie ślubu. Czy Martyna Wojciechowska 44L i Przemysław Kossakowski 47L w końcu zdecydują się na ten ważny dla nich krok? Ostatnio paparazzi przyłapali Martynę Wojciechowską i Przemysława Kossakowskiego na spacerze w warszawskim parku. Wyglądali jak para zakochanych nastolatków. W ostatnim czasie, wciąż byli rozjazdach. Pani Martyna nagrywała kolejne odcinki do programu Kobieta na krańcu świata. Reklama Pan Przemysław kręcił swój program w tajemniczenie. Niedawno wrócił z Portugalii. Na szczęście pracowity, sezon się kończy. Para na czas urlopu prawdopodobnie zaszyje się w klimatycznym domu Przemysława, Kossakowskiego na Podlasiu. Ma wiele ważnych spraw do omówienia. Stacja TVN niedawno zaproponowała podróżnikom wspólne prowadzenie programu. Mieliby jeździć po świecie i podglądać tradycyjne przygotowania do ślubów. Zakochani do tej pory nie godzili się na wspólną pracę, bo nie chcieli wpuszczać kamer do swojego prywatnego życia. Po ponad roku bycia razem, zorientowali się jednak, że trudno budować związek, będąc wciąż w rozjazdach. To nigdy nie służy miłości. Dlatego, bliscy i przyjaciele namawiają ich, by zajęli się tym projektem. Martyna Wojciechowska szczególnie liczy się ze zdaniem przyjaciółki Elżbiety Dzikowskiej, 82 L. Czytaj więcej na kolejnej stronie.